Witamy bardzo serdecznie w naszym nowym studiu. Mango z nami Rob. Ah. Rob, to is it your first visit Poland and now a studio. How do you enjoy it? It's great. I love being in your country. Hello everybody. <laughs> ja też się dziwię tobie, że twoje studio, nasze studio, podoba ci się bez dwóch zdań. Przyjechałeś do nas specjalnie z Wielkiej Brytanii z takimi wspaniałymi jajkami. What is it for? So this is the Eco Egg Laundry Egg. It completely replaces washing detergent. Czyli te jajka mogę używać do prania i właściwie nie potrzebuję żadnego proszku, żadnych innych e, płynów. I to wystarczy do tego, by móc zrobić uh, pranie. So this is only thing which I need to, to make a, a, my, my wash toy to use it in a washing machine. Exactly. So no more washing powder, no more washing liquid, no more tablets. You just use the eco egg. Czyli takie specjalne jajko piorące, ale mówisz, że to jest eco, eco egg, eco actually uh, ekologiczne. So it, why uh, do you call it eco egg? Is it in some way ecological product? Exactly. So it's eco friendly, but also it's economical as well, because it saves you so much money. Eko w tym wypadku oznacza to, że to jest ekologiczne i ekonomiczne. Economical So how does it work? Why is it, why is it so economical? So the great thing <laughs> is, it lasts for an amazing 720 washes. Czyli takie jedno jajko wystarczy na zrobienie 720 pran. How is it possible? <laughs> let, me you, let me show you how powerful the Eco Egg is. So this is my pretend washing machine. Czyli to jest coś w rodzaju takiej a, maszyny do prania, właściwie pralki, tak? Takiej ręcznej maszyny do prania. Wrzucasz jajko do środka i. Okay. Okay, so watch this is what you're going to see in your washing machine at home. Aha. I zaczyna się, można powiedzieć, proces prania. Look at the powerful, natural cleaning foam that the I tak się dzieje, drodzy Państwo, w naszej pralce wkładamy jajko i nagle pojawia się ta specjalna piana i to wszystko jest ekologiczne. So there are only natural products there. All natural Amorat. ingredients, no harsh chemicals, but the best bit. Nie ma tutaj żadnych chemicznych dodatków, ekologiczne pranie i najlepszą rzeczą jest co? I'd like to get to know. Is that it only costs you 16 per wash. Jest niesamowite, czyli takie jedno pranie, a możemy z tego y, jajka ekologicznego wykonać 720 prań, takie jedno pranie kosztuje nas. 16 groszy. Eko w tym wypadku oznacza ekologiczny produkt i ekonomiczny. 720 prań z takiego jednego jajka uh, i każde z nich kosztuje 16 groszy. Is it possible? It's amazing! Yeah. So every one of those 720 washes will cost you just 16 groszy per wash. You're to save so much money. Uh, to jest niesamowite, bo można naprawdę sporo pieniędzy zaoszczędzić. 16 groszy kosztuje jedno pranie. But uh, you, you, show, you, you, you brought to the studio, uh, different color of this yes. egg. Uh, blue one, uh, pink one and yes. yellow one. So we have so, different fragrances and we'll I go see. through those in a little minute, but I want to show you how great Eco Egg is for people with sensitive skin. Okay. Bo często jest taki, taki problem, nie wiem czy Wy macie, ale ja czasem tak mam, że jest, mam dość wrażliwą skórę i muszę mieć rzeczywiście produkty, które na tej skóry są delikatne i bezpieczne. So how does it work? Why is it so sensitive for our skin? Ok, so it's all natural ingredients and no harsh chemicals. Let me show you. Jak to działa? To są naturalne Składniki, nie ma żadnych chemicznych dodatków. Są śpioszki i one są właściwie identyczne. Różni nie tylko to. Moje są wyprane w takich zwykłych środkach dostępnych w sklepie, a e, śpioszki Roba wyprane właśnie z użyciem eko. So look at the difference in the water, Ola, because your water has gone cloudy and murky. It's dirty. Yes. Okazało się, że e, substancje chemiczne, które są w normalnie w proszku, zostały w wodzie, dlatego ona jest taka brudna. Tymczasem w twojej wodzie e, właściwie nie ma żadnych substancji. Jest uh, almost uh, clear. Exactly. And that's why Eco Egg is so good for people with sensitive skin. So if you've got anyone in the family with sensitive skin, try Eco Egg. Czyli tam nie zostają żadne substancje chemiczne. Jeżeli macie e, państwo w rodzinie kogoś, kto ma problemy ze skórą, jakieś problemy skórne, ma nadwrażliwość i wąską to naprawdę EcoX jest idealnym produktem dla nich, bo dzięki temu żadne alergie e, właśnie osobom z wrażliwą skórą się nie przytrafią. Ale it's not just good for our skin, it's also good for our clothes as well. Take a look. To, to samo, jeżeli chodzi o kolory, to nie tylko, jeżeli chodzi o skórę naszych, na przykład e, dłoni, jak w tym przypadku, ale też kolory ubrań. Te dwa t-shirty były wyprane dokładnie w tym samym czasie przed programem. Except this one has been washed 25 times in normal detergent and this one 25 times in eco 25 razy. Te dwa t-shirty były wyprane, tylko że ten taki bardziej wyblakły w normalnym środku piorącym, a ten czarny uh, w ekoek. So it also let us to keep the color our yes, clothes